Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, szampon od widza, autograf, neutralny. Widziałeś wstawki, różne stężenia. Jedyne co nie jechałem to jeszcze 100 ml. Co do samego szamponu, słuchaj, jest ostrym zawodnikiem. Myję w tej chwili auto, które u mnie było bardzo dawno, nie wiem jak wcześniej było myte, kochana Skodzinka. Szampon tak naprawdę zżera wszystkie delikatne zabezpieczenia. Naprawdę. Wszystko. Wszystkie kudeki, jakieś tam delikatne quickwaxy, po prostu je zżerał. Zżerał to znaczy, że podgryzał i to naprawdę srogo. Osobiście, jeżeli chodzi o ten szampon, poczekaj, nie wiem jak się będzie myło setką. Pakuję go z tego względu tak dużo, żeby domyć furę. Szampon ma mega domywanie i tutaj powiem Ci, jeden chyba z lepszych szamponów, jeżeli chodzi o domywanie. Naprawdę, niesamowite. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Szampon ma bardzo fajny poślizg, naprawdę bardzo fajny. Długo potrafi poleżeć i jak zostanie, co ciekawsze, nie rozrabia. Nie robi bałaganu, co też jest bardzo ważne, pomimo że jest skurczybyk naprawdę konkretnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o domywanie. No dobrze. Tutaj będę go chciał, słuchaj, sprawdzić na wszelkiego rodzaju zabrudzeniach, czyli jakieś takie dziwne, kurcze, widzisz, z drzew faflunki. Rękawica, którą testuję, pewnej firmy, wysłali mi i film się zresztą pojawi. O niej się nie będę teraz wypowiadał. Zrobię dopiero filmik. Znaczy umyję teraz, a wypowiem się pewnie na swoim klasycznym krzesidle, foteliszczu. Okej. O tak. Zobacz, 100 ml i ta piana rzeczywiście nie jest jakaś. Ale brudny skurczybyk. Czuję opór na maksa przy tym lakierze. Niestety. Odwracam rękawicę. I czuję jak zbiera. O, tu jest to z drzewa. Zobacz jak znika. No mówię Ci, szampon ma niesamowite. Widzisz to? Ta kropeczka. Niesamowite właściwości, naprawdę domywające. Fenomenalne bym nawet powiedział. Osobiście, jeżeli miałbym go używać, to tylko i wyłącznie na powłokach. Nie pchałbym się z nim na woski, nie pchałbym się z nim na żadne quick detailery czy quick waxy. Jeżeli już, to jakiś sealant, który jest naprawdę kozakiem, czy jakaś szybka powłoka. Szampon, z tego co zauważyłem, po umyciu, od razu Ci pokażę, gdzie nie masz zabezpieczenia. Od razu pokażę Ci najsłabszy punkt na Twoim lakierze. Nie bierze jeńców, naprawdę. Ja osobiście jestem miło zaskoczony. Tu nie o to chodzi, że on mi zbiera. Fajny szampon. On po prostu ma robić to, co robi, czyli super domywać, ale jest bezpieczny. Ja go zostawiam, słuchaj, on sobie przysknie, niech sobie przysycha. O, dobra. I lecimy dalej. Teraz tak, jeżeli chodzi o dawkowanie, moim zdaniem najlepsze właściwości myjące i chodzi, jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, oszczędność tutaj. Znaczy w sumie to nie będzie oszczędność. 50 ml najlepiej mi się myło. 30 szkoda prądu. 50 ml jest super. Naprawdę elegancko. Wtedy ewidentnie to domywanie jest najfajniejsze. Pomimo, że teraz jak mam te 100 ml na 10 litrów wody, najfajniejsza piana. Najfajniejszy poślizg. Auto szorstkie na maksa. Naprawdę. Czuję jak zbiera, o i tu już przejeżdżam, no czuję jak po prostu zbiera ten brud i to, kurczę, no czuć go pod rękawicą, naprawdę, domywanie tu jest najwyższy level, jeden chyba z fajniejszych szamponów, jeżeli chodzi o domywanie, naprawdę. I względem bezpieczeństwa oczywiście, zobacz, ja go zostawiam, patrz, tu, odparował, nic, nawet jak Ci coś zostanie, on go wypłuczesz go bez problemu. Niezły jest, co? Ale żeby nie było, robię inny myk. Standardowo, żeby mi nie przyschło. Na dach neoksal.
I dziękuję. No dobra, słuchaj, nie będę cię więcej zanudzał, jeżeli chodzi o szampon. I zapach jeszcze. Bardzo przyjemny, marcepan, migdał, rewelacja. Podczas mycia w ogóle niewyczuwalny. W ogóle, nie czujesz go. Może jak nie będzie wiatru, o, przy tych 100 ml rzeczywiście pachnie. Ale tak jak teraz, troszeczkę wiaterku i w ogóle nie czuję migdała. Z butelki fantastycznie pachnie. Osobiście widzę go tylko i wyłącznie przy powłokach. Czyli jak robisz serwis, czy ja na bieżąco jak chcesz mieć powłokę, to myślę, że maksymalnie 30 ml. Naprawdę gryzie. Gryzie, skurczy by wszystko, ale zobacz jak siedzi. Zobacz, pięknie, naprawdę.